Chcemy utrzymywać naszą tradycję. Tak jest, chłopaki? Dokładnie. To jest nasza tradycja. Chcemy ją utrzymywać. Panna musi być mokra. My musimy mieć kolorowe stroje. Musi grać akordeon. Wszystko musi być na swoim miejscu. Chcemy, żeby to tak było. Jest. Mamy nadzieję, że tak będzie. Jeszcze w starszych latach były takie, jak to powiedzieć, przebierali się za dane, na przykład tam jakieś postacie, za doktora i tak dalej. To już poniekąd zanikło. Przebieramy się za zwykłych śmierguśników. Chodzimy po domach w niedzielę wielkanocną. Chodzimy w niedzielę wielkanocną po domach do dziewczyn niezamężnych. No i w poniedziałek zawsze się spotykamy na rynku. Nasze roczniki w sumie na wymarciu już praktycznie są. W sumie nawet widać, jak co roku grupa się zmniejsza. Zawsze było nas więcej. Teraz pogoda nam trochę nie dopisuje, ale staramy się jakąś tą tradycję utrzymywać i zawsze ten lany poniedziałek chcemy tu być na rynku, wsadzamy te panny do tej wanny i chcemy to robić i chcemy, żeby nasze dzieci w przyszłości też to robiły. Troszkę mniej grup chodzi, na przykład dzień wcześniej w nocy, ale naprawdę no jest fajnie, że czy tak chłopaki to podtrzymują, fajnie, jest fajna zabawa zawsze. Jak twoje wrażenie? Fajnie. Fajnie. Nie przeszkadza ci, że nie ma słońca, że jesteś cała mokra? Nie. Każda dziewczyna musi być chociaż raz w życiu zanurzona w tej wannie. Przesąd mówi, że jak nie będzie zanurzona w wannie, to może zostać starą panną. A tego nie chcemy. A tego nie chcemy. Niestety trochę się zmienia, trochę zanika. Dzisiaj jest bardzo mało, ale trzeba robić wszystko, żeby podtrzymywać tą tradycję.